Dyrektor teatru, który otwiera nową scenę, jest także za nią w jakiś tam sposób odpowiedzialny, jeżeli chodzi o ideę. Jaka przyświeca idea tutaj, temu spektaklowi, który rozpoczyna gdzieś nowy etap? Czy chciałbym, żeby walorem tej sceny była jej studyjność, czyli do sztuk poszukujących, do eksperymentów, ale też i również do pewnego takiego laboratorium z przeznaczeniem na bardziej taką kameralną więź z widzem, tak? Znaczy, oczywiście, bo tutaj znowu musiał mówić też jak gdyby o całej idei teatru w ogóle, znaczy, że dialog jest tą ważną sprawą w teatrze, że dialog między twórcami, którzy w pewien sposób mają jakieś uwrażliwienie na daną sytuację, a osób, odbiorców, widzów, którzy przychodzą i chcieliby zostać uwrażliwieni właśnie. Tak, także to jest taka sprawa związana w ogóle, myślę, z teatrem, z takim myśleniem o teatrze. Natomiast sama ta scena nasza, sala prób, jak nazwa wskazuje, jest do prezentowania naszych prób, poczynań. Czyli ta scena będzie otwarta wyłącznie dla aktorów tego teatru, czy jakoś szerzej będzie pan tutaj myślał? Myślenie jest znacznie szersze. Chciałbym, żeby to była scena, na której byśmy mogli też gościć interesujący teatr, zarówno ten, który powstaje na Wybrzeżu, ale też i z Polski, tak? Znaczy, to na pewno, ale oczywiście nie widzę jak gdyby sytuacji życia tej sceny bez aktorów teatru miniatura. Myślę, że to jest również przestrzeń, w której prezentacje aktorskie, znaczy takiej sceny jak gdyby inicjatyw aktorskich, ona też również w ten sposób się może zrealizować. Natomiast chciałbym, żeby ona miała ten pewien swój odrębny status sceny przeznaczonej właśnie na rzeczy eksperymentalne. Tak. To bardzo bym chciał, żeby tak to tutaj było, żeby widownia, z którą chcemy nawiązać teraz też kontakt, czyli to wyjście w kierunku młodzieży lat 13, 14, 15, żeby oni też mogli poczuć, że też w Teatrze Miniatura też mogą mieć swoją przestrzeń, tak, w której mogą być z teatrem, który nie musi być daleki i odległy im. To jest oczywiście sprawa dosyć taka, z mojej perspektywy, długodystansowa, tak? Ale bardzo bym chciał, żeby takie to przeznaczenie tego miejsca było. Mówię o scenie sali prób. Nie chcę tutaj mówić, bo dzisiaj mamy poprzez jak gdyby cały system nauczania, znaczy taką wyseparowaną grupę gimnazjalistów, tak? Ale myślę, że to jest trochę jednak zbyt wąskie określenie, ale z pewnością dla tej młodzieży chciałbym, żeby Teatr Miniatura również przygotowywał swoje propozycje i temu też bym chciał dedykować salę. Dziękuję. Ja również.